jak to w ogóle jest, że Ślązak, że śląski hop i gej. No i to jest fajne, bo to brzmi tak cringe'owo. Rzeczywiście to jest takie bardzo egzotyczne. Wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, wręcz przeciwnie, mogę powiedzieć, że faktycznie na Śląsku jest jakaś taka dosyć duża enklawa homoseksualistów. Nie wiem, z czego to wynika. Może właśnie z tego naszego archetypu męskości, że tak naprawdę, mimo że Ślązacy i śląscy faceci tacy stereotypowi są bardzo tacy twardzi, konkretni, to jednocześnie wydaje mi się, że ta postać takiej konkretnej, twardej śląskiej baby, żony, sprawiała, że facet też mógł być trochę wrażliwy. Pod płaszczykiem tej stereotypowej śląskiej męskości było wiele więcej wrażliwości niż w innych częściach Polski. Mój tata był fantastyczną osobą. Z jednej strony silny facet, pracujący właśnie na kopalni. Z drugiej strony właśnie mój tata, pamiętam, on zawsze lubił rysować. I robił to. Trochę tak po cichu, ale to robił. I rysował pięknie. I uważam, że miał bardzo taką wrażliwą duszę. I przede wszystkim właśnie mój tata był taką osobą, która nigdy nie oceniała. Pamiętam, że mogłem z nim prowadzić rozmowy na jakikolwiek tylko temat. Jak już się wyautowałem, to w ogóle, ale jeszcze wcześniej miałem takie poczucie, że tacie na pewno o tym powiem. Dlatego, że pamiętam, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie, jak on do mnie przyjeżdżał, to rozmawiałem właśnie z nim na temat tego, że jakiś tam mój kolega jest gejem, mam koleżankę lesbijkę i wiesz, oni są fajni, oni są okej i tak dalej. Robiłem sobie taki background. I tata normalnie ze mną o tym rozmawiał. Mimo, że był bardzo wierzącą osobą do końca, był cholernie wierzącą i to jest dla mnie przykład naprawdę prawdziwego katolika. Ja jestem bardzo wierzącą osobą, przez długi czas byłem katolikiem, ale rozminęło mi się to, tak bardzo mi się rozminęło ze względów chociażby też politycznych, że nie jestem w stanie patrzeć na ten fałsz, który się teraz dzieje. O wiele bliżej jest mi do buddyzmu, ale tak naprawdę czerpię z każdej religii i idę tą intuicją, którą czuję. Msza zaczyna się od tego, że mówisz moja wina, moja bardzo wielka wina. Każda tak naprawdę szkoła psychologiczna podważyłaby coś takiego, co już jest dawno udowodnione naukowo, że wdrukowywanie sobie regularnie, co niedzielę albo nawet częściej, że twoja wina, że wszystko co robisz jest twoją winą, że nawet jeżeli nie masz tego grzechu ciężkiego, to i tak masz te swoje małe grzeszki, które są twoją winą, to faktycznie wpędza cię w poczucie winy. Ja miałem bardzo często takie poczucie winy i pamiętam, jak byłem z moim pierwszym chłopakiem, ja wychodziłem z czegoś takiego, żeby móc się delektować na przykład seksem, żeby po seksie poczuć, Boże, ale to było super. Nie, ja się po seksie czułem winny. To było tak mocno wdrukowane we mnie. Teraz się delektuję. Bardzo dużo się zmieniło w kwestii tolerancji, szczególnie przez heterów facetów, uważam. Kiedyś, jak byłem ja na etapie liceum, no to był taki automat, że jeżeli gej, to do koleżanek, tak? Do tych, które akceptują. Prawda jest taka, że każdy z nas ma i tą swoją żeńską część, i tą swoją męską część, niezależnie jak jesteśmy orientacji, niezależnie jak jesteśmy płci, jak się definiujemy. I dla mnie to jest niesamowite. Od kilku lat mam coś takiego, że poznaję coraz więcej heterofacetów, z którymi się przyjaźnię. Dlatego, że dla nich też to jest normalne. Oni też odkrywają w sobie właśnie tą część żeńskiej duszy. Heterofaceci też zaczynają odkrywać to, że kurczę, ten świat jest bardzo stereotypowy. Oni też nie chcą żyć tylko i wyłącznie według tych ram, które zostały nam narzucone przez tysiąclecia. Przyjaźń geja z facetem heteroseksualnym jest czymś niesamowitym, bo przede wszystkim uczy nas może trochę tej zapomnianej męskości, którą tak naprawdę każdy z nas ma w sobie. I na przykład dla mnie takim wyrazem męskości jest to, że kocham rąbać drewno. Kocham rąbać drewno, nie wiem o co chodzi, ale wszystko wydarzyło się od tego, jak sobie pojechałem sam na weekend do jednego domku i nie było ogrzewania, musiałem narąbać drewno i po prostu czułem takie uwolnienie, że teraz jak gdzieś wyjeżdżam do jakiegoś domku, to zawsze sprawdzam, czy jest kominek i czy będę sobie mógł narąbać sam drewno. To jest takie moje... Wtedy się czuję bardzo taki hetero w tym moim homoświecie. Powiedziałem w jednym wywiadzie, Panie Boże, jak dobrze, że jestem gejem. Ja naprawdę się cieszę z tego, że jestem gejem. Uważam, że to jest po prostu dar, który jest mi dany. Nie wiem, po prostu jest, może dlatego, że się cieszę, że to nie jest ten etap, że zastanawiam się, jakby to było, gdybym nie był, a może byłoby mi łatwiej, gdybym nie był gejem i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie, ja czuję na takim etapie, że nie tyle, że zaakceptowałem siebie, pogodziłem się z tym, czyli te wszystkie słowa, których się nie powinno używać i się z tym zgadzam, tylko ja się czuję właśnie super tym, kim jestem, bo czuję się tak totalnie sobą i nawet bym się nie cofnął o kilka lat, żebym cokolwiek w ogóle w swoim życiu zmienić. Uważam, że jestem w najlepszym momencie swojego życia i teraz wchodzę w 30 i uważam, że to będzie w ogóle najlepsza dekada mojego życia.